Kamila, jesteśmy na sesji zdjęciowej najnowszej kolekcji Lookbook. Ty jesteś fanką, ja też jestem fanką, ale ty dużo częściej rzeczywiście nosisz te rzeczy też w życiu. Zdecydowanie tak. Dziewczyny w swojej kolekcji mają zawsze nutkę stylu boho. W związku z tym, że jest to mój ulubiony styl, to staram się jak najczęściej zakładać ich sukienki. W tym roku mamy dodatkowo inspiracje latami 70., ale wszystko dalej jest bardzo zwiewne, bardzo romantyczne. Łączymy jedwabie z melanżowymi płaszczami, melanżowymi marynarkami, więc kolekcja jest przepiękna. No właśnie, na tobie leży cudownie. Ja cię uwielbiam w tych ich takich delikatnych, romantycznych sukienkach, takich krótkich. Która z tej kolekcji jest twoja ulubiona? Tym razem jest to również krótka sukienka, mniej kolorowa niż zwykle, ale piękna, szaro-czarna z koronkowymi wykończeniami. No i zdecydowanie prezentuje się pięknie z ciemniejszymi rajstopami, botkami, więc idealna na zimę, na jesień. No ja w ogóle jak kojarzę twój styl, to są właśnie tego typu sukienki i takie botki za kostkę. Tak, w mojej szafie ciężko znaleźć coś innego, poza oczywiście ubraniami sportowymi, jeździeckimi. Mam w swojej szafie głównie właśnie sukienki, tuniki i botki, mnóstwo botków. No słuchaj, z takimi nogami to ty możesz właśnie taki styl sobie uprawiać. No teraz nie widać, ale na sesji rzeczywiście było widać. A ja ciebie pamiętam w tej sukni, wyglądałaś zjawiskowo. Tak, to była chyba Flash, Fashion Night, tak dokładnie. I w tej sukni właśnie wystąpiłam na tym wieczorze i uwielbiam tą stylizację. Zjawiskowa, bo tam chyba gołe plecy w ogóle. Pięknie. Jest bardzo seksowna, romantyczna. Ale nie pokazuje za dużo, a jest taka jak lookbook. No właśnie, te rzeczy się świetnie też układają, bo to są takie bardzo wysokogatunkowe materiały, prawda? Tak, jest bardzo dużo jedwabiu i on rzeczywiście pięknie wygląda, pięknie się układa i żaden inny sztuczny materiał nie jest w stanie w ten sposób leżeć na ciele kobiety. No ja mam też na przykład na tą suknię, której już nie ma w ogóle w sklepach, bo to jest poprzednia kolekcja. Tak, miałam ją na kampanii w Portugalii, też ją pamiętam. No więc na nią są u moich przyjaciółek zapisy, jeszcze na taką jedną zieloną. Ty też masz tak, że jak zakładasz coś z lookbooka, to twoje przyjaciółki mówią: o matko, jaka piękna. Tak, zdecydowanie chcą to mieć, pytają mnie o sklep, więc bardzo dobrze, biznes się kręci. No właśnie, a ty po raz kolejny jesteś modelką w kampanii lookbooka, prawda? Tak, już kilkukrotnie współpracowałyśmy, zdarzyło nam się być razem w Portugalii na sesji, teraz planujemy kolejny wyjazd do Portugalii na wczesną wiosnę. Czyli na letnią kolekcję. Tak, już letnia kolekcja też będzie w Portugalii, więc już nie możemy się doczekać na nasz wyjazd. No a ja się nie mogę doczekać tej kolekcji, ale na razie ta. Na razie staramy się oswoić Polki z tym, że zimą też można wyglądać dobrze, ładnie, zwiewnie i można być czasem kolorowym.